Cześć, siemanko, z tej strony Kulturalny Lis. I to nie jest właściwy film jakby co, ale chciałbym wam powiedzieć po prostu, że przepraszam za tą przerwę, no. Po prostu nie miałem czasu na nagrywanie, był ten gimbal miałem i po prostu oceny też najważniejsze. No dobra, ja nie przedłużając, zapraszam do nowej serii, odcinka z nowej serii podróży, więc cześć, piona. No, i do zobaczenia za chwilę. Ujcie, cześć. Idziesz? Siema. Ogółem, cześć. Sorry, że na początku się nie przygotowałem. I sorry za taką przerwę. Nie było co nagrywać. Ogółem z Killerem już ugadani jesteśmy, że nagramy coś tam, ale to chyba niedługo. Ale pierw to sobie taką przygodówkę wlecimy. Realne życie się nazywa. Siema, przywita się. Siema. No. Dobra, na pewno się położę do tego. No właśnie, to ty też odpal odcinek. Ogółem filmy będą szły na dwa kanały. Czyli jednak się chyba rower popsuł. To zostawmy tutaj rowery. Odwiedzimy opuszczony dom, tam garaże, jakieś tam gówna. Patrzcie, motor. No. O, dobra, w dupie. Wiadomość. No. Nie ma go w domu. Ale czy umie? Nie wiem. To się okaże, dobra. Nieważne. Bo mi się śruba wysunęła z koła, już dalej nie pojadę, bo to wsiądę na rower, to śruba się wysuwa i w końcu śruba wyjdzie i koło wpadnie całkiem. No dobra, no to co, odłóżmy rower. Rowery odstawmy. Już wcześniej było wiadome, że... Dobra, bo mi się tu wkręci, ja tu odkładam. Woda zostaje, chociaż nie, wezmę ze sobą wodę. Piękną wodę. Idziemy, ty też zacznij nagrywać. To jest ten dom. Piękny, stary, istry. Czekaj, pokaż mi, jak tam w środku jest. O kurde, ty. To będzie epickie. Gdzie są? Patrz. Weź siłą. Są garaże, ale czekaj, pokaż mi. Ogółem, jak tam wygląda. Przez okno byśmy mogli wbić. Wbijamy przez okno? Nie. Ostrożnie, ładnie. Tak, tak, też. Dobra, do domu później wejdziemy. Ale tu jest gąszcz. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś, zapachniałaś, zajaśniałaś tak jak wiosna. Wszystko opuszczone, ja to mówię. Dobrze, że długie spodnie ubrałem. Albo koń. Ale kabli, ty. No, widać, że już tu ziemia, bo tu chodzimy. Tutaj będę chciał mieć zdjęcie? Nie. To jest w pole śmierci. Co tam jest? Pokaż, ja tam zobaczę. Jest. Ładnie.
Następnym miejscem, do którego cię zabiorę, jest stara opuszczona stodoła. Czemu ty takim śmiesznym tym klimatem? Tylko uważaj, bo to są duże pokrzywy właśnie. Czekaj, tu obok tym przejściem. Ej, tam są jakieś schody do góry. Co? Serio? Ej, w sumie tam nie idziemy. Ja wejdę. Bo są okna, jeszcze będę miał widok. Dobra. Ej, tu możemy przejść, patrz. Ja już tam włażę. Nic ciekawego, po prostu takie zabudowanie, tam drzewo jakieś. Się wychylę. Coś takie jak... Nic ciekawego. A czekaj. Takie schody, jeju, mogą pęknąć. Jeszcze została ta szopa. Ta i tamta. I tam jeszcze. Bunkier. Co? Ciekawy materiał. Nie powiem. Pytajcie, wy widzowie, żeby tak bez pytania wchodzić do takich zbudowań, bo niebezpiecznie jest. No. Otwórz to. O, śmieci. Chyba wiem, kto tu był. Pozdrowienia dla Kamila Melnickiego. I tam są gruz. Możemy tam zejść w sumie. Do następnego. Cześć. Tu już kończysz? Jeszcze bym tą szopę sprawdził. Wiesz? Nie będziemy pić. Uwaga. Co? O. Ja trzymam wodę. Tam ta szafa mnie interesuje, czekaj. Tu jaka szafa? Widzisz tam? Tam w tej szafie nic nie będzie. Chodź, idziemy. Czekaj, jeszcze ja tu zobaczę. Co? No, ciekawy. Gdzie idziemy? To ja przejdę przez pas. Skrycha. To taki luźny odcinek z przygód. I przez środek. Proszę o to, tu byliśmy. I co, udało się. Nagrywasz? Tak. No, co powiesz? Dziękujemy za pierwszy przypałowy odcinek. W którym nas... Myślę, że będzie ich więcej. Pokażę moje twarzy. No. I co mogę wam tu jeszcze powiedzieć? Myślimy swoją własną nazwę. Urbexu. Czemu Urbex History? Co to jeszcze? Nie widziałem, ja muszę zobaczyć. No mówię, że historia Urbex History. Aha. Ale może być Urbex, na przykład. Nie wiem, kanał Urbex. Nie wiem, zobaczmy. Lis und Krycha i tyle. Urbex. No też tak można, cokolwiek to znaczy. No dobra, no to co?
Żegnajmy się z wami, nie? Do następnego. Cześć. No, cześć, cześć, cześć. Po hamulcach. Kolinko. Tylko pękły. Tylko pękły. Już ty kurwo. No i co? Będziesz tak kopał? Idziemy? Ja na easy. Mogę sobie jechać. Zalane. Tutaj masz. Ja może tam zejdę w dół. Zobacz, co napływa. Z tą swoją kamerą też. Jo. Takie tam śmieszne rzeczy są. Zalane kompletnie. Szkło rozbite. Ale ja widziałem jedno wyjście. Chodź. To ty wbij tam. Nie, po schodach. Po schodach leciutko. A ja tutaj zobaczę ten. Tutaj nasze kobry. Właśnie tutaj coś jest. Ej, to nie jest wcale takie opuszczone. Zobacz. Aż takie to opuszczone nie jest. Czego? Widzisz? No to jest stare, no to wejście. A. To co? Z przodu jest wejście, widziałem, ale tam w dół właśnie. A, no właśnie, w tym problem. Z tamtej strony wątpię. To nie ma wejścia. Jest, ale przez kraty. Tutaj są drzwi. Wiesz, o to. Co, będziemy musieli przez drzwi główne. Właśnie, czekaj, wypatrzę. Ej, tam jest 2 metry na górę. No. Tak patrzę. Nie. Co to na górę? Pół metra, tak, tak też. Może wejdzie? Nie. Krycha. Dobra. Tylko... Mi się stare twarzy nie nagrywać, nie? Zwykle nam, ale nie nagramy, no, ponieważ nie ma dojścia, nagramy inny. No dobra, no. No co? Cięcie.